Świat, w którym nikt nie pracuje w niedzielę, jest niemożliwy i też nikt go do tego nie namawia. No nie można sobie wyobrazić świata bez policji w niedzielę, nie można sobie wyobrazić świata bez podróży, nie można sobie wyobrazić bez stacji benzynowych chociażby, ale można sobie wyobrazić świat bez galerii handlowej. No i właśnie to zobaczyliśmy w ubiegłą niedzielę, że ten świat jest możliwy, mimo że wielu mówiło, że nie jest. Istotną sprawą jest to, że no przez lata narzekano w Polsce na pewną taką dominację galerii handlowych, centrów wielkopowierzchniowych pod różnymi względami. A to, że te centra dominują drobniejszy handel i go niszczą, wysysają klientów, pożerają go i tak dalej. No to w tym sensie jest to krok w przeciwną stronę. Próba jakiegoś przywrócenia takiej równowagi. Znaczy oczywiście równowagi się nigdy tak do końca nie przywróci, ale jakiś krok w tym kierunku to jest. Po drugie też narzekaliśmy na sposób spędzania czasu, wolnego czasu przez Polki i Polaków. No, narzekaliśmy, że Polki i Polacy zamiast pójść, nie wiem, na spacer, uprawiać sport, zatroszczyć się o hobby, być ze sobą, to pędzili do tych centrów handlowych. No to też już było niemożliwe i to też jest jakiś taki ważny sygnał. Więc ja widzę dużo więcej pozytywów niż negatywów. Wydaje mi się, że ta pierwsza niedziela to potwierdziła i akurat spośród wielu pomysłów, które ma ten rząd, oczywiście można wymienić wiele złych i fatalnych, ale akurat ta ustawa do tych lepszych należy. Na pewno, jeżeli ta zmiana przyniesie negatywny wpływ na interesy ważnych graczy, czyli pracodawców i rządu. Pracodawców dlatego, że zmniejszone obroty, a rządu dlatego, że z powodu zmniejszonych obrotów są mniejsze wpływy podatkowe, to na pewno o tym usłyszymy, bo są to grupy, które potrafią mówić głośno, jak ich interesy ich zdaniem są naruszane. Więc to na pewno będziemy słyszeli i wtedy pewnie ta rozmowa wróci. Wydaje mi się, że każdy, kto pracował kiedyś w życiu w takim trybie, że nie mógł mieć takiego dłuższego odpoczynku, ten wie, że to się odbywa, że to się nie odbywa bez kosztu. To znaczy jest zawsze koszt jakiś tam dla życia prywatnego, dla zdrowia, dla samorozwoju i tak dalej. Więc jeżeli pojawia się pewna grupa, która będzie mogła dzięki temu trochę bardziej żyć, być trochę bardziej człowiekiem, to jest piękne i godne pochwały. To jest dla tej grupy. Znaczenie dla opinii publicznej jest takie, że po raz pierwszy od dawna argument pracowniczy wygrał z argumentem konsumenckim i to bardzo poszerza polską debatę publiczną. W ogóle polska debata publiczna, zwłaszcza dotycząca spraw ekonomicznych, zbyt często była taka w jednym kierunku prowadzona, że mogło być albo liberalnie, albo jeszcze bardziej liberalnie. Tu mamy rozwiązanie nieliberalne w znaczeniu ekonomicznym, właśnie takie interwencjonistyczne, stawiające pewien inny priorytet niż efektywność ekonomiczna na pierwszym planie. W tym wypadku to jest dobro pracownika, prawo do odpoczynku i tak dalej. Więc jest to pod tym względem duża zasługa. Tak. I to coś na pewno zmieni.